Cześć, dzień dobry, wieczór wszystkim, z tej strony Szalona Fredka i dzisiaj sobie zagramy w GTA San Andreas znowu i telefon nam dzwoni teraz. A, jednak zapisywałam tutaj, dobra. Bo sobie jedno zadanie od tego, od Cezara zrobiłam poza odcinkiem. Bo stwierdziłam, że nie ma sensu tego robić na odcinku, bo wiedziałam, że się będę z tym męczyła jak luj. Ale na spokojnie co zrobiłam. Jesteś w salonie samochodowym, tutaj masz swoje samochody, więc... Tak! Tak, więc mogłabyś wziąć lepszy samochód. Dobra, nie chce mi się. Widzisz tutaj samochód? Wiem. Taki tip następnym razem. Tak. Ale dzisiaj gorąco? Tak. Ktoś Fredka nagrywa to po moim live'ie. Tak. Zapraszamy na live'a z Wiedźmina. Bym to powiedziała. Dobrze, może mi uderz. Przez siebie źle pojechałam. Uderz mnie, to mnie uderz. Wypierdziela mi stąd. Przemoc domowa. Zaraz przemoc domowa będzie, ale po moim nagrywaniu. No dobra. Jeżeli... Ja to nagrywam we wtorek 9, a odcinek będzie o środę 10, no. Jeżeli dobrze mówię. Live'a będę miał około 14, 15. Jakoś. 10. Czyli jutro jak to nagrywam. A dzisiaj jak to będę wrzucała w ogóle film. Tak z grubsza większe, bo chciałabym jeszcze ponagrywać sobie do jakoś 14. I wiadomo. I możliwe, że do 19 będzie, ale nie wiem jak usiedzę. Jeżeli usiedzę do tej 19, to będzie dobrze, nie? Jak nie usiedzę, to... To w sumie to też będzie dobrze. Dobra, tu jest zadanko. Who wants to eat his heart, to be precise. Now don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but you do know all about that, right? Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country, and over here you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collected. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Dobra, jeszcze sobie na szybko zerknę, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się na szczęście. Dobra, sobie ten samochodzik weźmiemy. Gdzie to mamy jechać? O, tutaj. Nawet daleko. The most boring show with a brand new host.
Co do live'ów, zrobiłam dzisiaj ankietę. Co byście chcieli na tego, na live'ach, nie? Na tych pierwszych. Przed stwierdzeniem, że będę robiła Wiedźmina. To będzie tak jakby... prawdopodobnie Sword and Sandalsy zrobię po Wiedźminie. Tak, mam już pobrane Sword and Sandalsy, więc... O Jezus. Więc spokojnie. Więc o to się mi nie przejmujcie. No jeżeli będziecie mieć czas, nie, to zapraszam, nie, na live'a. Nie gryza. Więc o to się nie przejmujcie. O Jezus. Okej. Fajny samochodzik w ogóle. Nie, nie będę ukrywała. A jeszcze prawdopodobnie po Sword and Sandalsach, ale nie wiem. Stuprocentowo. Możliwe, że zrobię GTA Vice City na live'ie na 100%, ale tego nie wiem. O Jezus Maria. Dobra. Dobra, jeden. No, weź się zestrzel. Jak to? Hit. Nie trafia nad. No dajcie się trafić w końcu! Tak latacie jak jakieś prypany. Trzymaj się tam, ziomek! Czy coś? Dobra, gdzie ty jesteś? Dobra, jesteś tu. No! No stój w jednym miejscu, a nie! Szuju jedna. Nie porypało ich przypadkiem? No, Au. No możesz się... trafić. Gdzie on... tu jesteś.
Dobra. Oni tak latają jak jakieś porypane. Dobra, jeszcze raz. O Jezus, HP. No nie skacz, proszę cię. Dobra, dwóch poszło na szczęście. Teraz są z tej strony. Oni mają jakiegoś porypanego boosta. Dobra, dostał. No możesz stanąć na chwilę? Czy raczej nie? Dobra, zajmę się tobą. Dobra, dostał. No, 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 no. Czemu on nie może wylądować na spokojnie? To jest najgorsze, moim zdaniem. Cyk. Au. Teraz ich trafnie. Szmulejny. Aha. Dobra, kolejni. Z tamtej strony lecą. Dobra, dostał. Kolejni dostali. Kolejny leci. Okej. Czyli trzeba... tam podlecieć. Dobra, cyk. Boże Chryste! Nie ma mnie! Au! Obym miała autozapis, nie? Ale zając życie nie ma. A nie, jednak jest! Goń się! Dobra, sorry, że tak z buta lecę. Ale... pik! No ty śmieciu! Ale stabilny taki samochód! Że pożal się Boże, nie? Gdzie jest jakiś zielony znacznik? Niby tu jest. Ale niby muszę się udać...
Ale niby muszę się udać tutaj na górę, nie? Przepraszam. Już 4 gwiazdki mam? Matko kochana. O Jezus, nie misiek. Dobra. Au. Możecie mnie nie rozjeżdżać? Tak, wiem, że jesteście poza prawem, ale... Proszę was. Na mnie z pompą? Chyba coś was pogięło już konkretnie. Tylko pytanie, czy mi się uda uciec przed nimi. Ale raczej nie! Oczywiście po co? Helikoptery muszą mnie gonić, nie? I misiek! Dobra, tylko pytanie, czy z tymi głupimi kołami ogarnie się? No i misiek! Ale na szczęście go zdążyłam. O, czekajcie, Dobra, sobie... Dobra. Tylko pytanie, czym się... Zaraz zdając życie będą komentarze typu... A dlaczego nie wziąłeś jakiegoś szybszego? Bo miałam ten pod ręką, okej? Okej. Się sami pizgli. Nie, nie! Dobra.
Może to będzie lepsze do ucieczki. Dobra. Ale myślę, że uda mi się ten. Mi się to ogarnąć. Jestem na tym centralnie, czy? Gdzie jestem? Tak. Boże, jak dobrze, że to wymyślili, nie? Weź się goń! Czy coś? Ty też się goń! Au! Dobra, jeszcze raz. Dobra, sobie weźmiemy to. Oraz to. Dobra. Kuźwa, no! O Jezus Maria. Dobra, tutaj wam zrobię chwilowe cięcie, bo trochę będę leciała do tego punktu zaznaczonego na mapie, więc chwilowe cięcie i zaraz do was wracam. Dobra, jestem po cięciu. Już na szczęście nie mam żadnych gwiazdek. No dobra. I może... Która godzina? 19:37. Możliwe, że jeszcze sobie jednego questa zrobię. Ale to wiadomo. Nie wiadomo, nie wiem jaki quest teraz będzie. Ale zgaduję, że ten... Ale zgaduję, że będzie jakiś trudny.
Szkoła tania czy coś. Ogólnie wcześniej bym zrobiła tego quest, ale ta policja cała mi zawadzała, nie? Ale wiecie, zdarza się i tak. A i tu, ta? No jeden klocek. I gdzie to? No jeszcze raz tutaj! Nie mogę gdzieś bliżej tego zrobić. Czy coś, ten deseń. Dobra, jeszcze raz zrobię tutaj chwilowe cięcie i zaraz do was wracam. Jak będę już prawie przy punkcie. Ja jestem już po cięciu. Ja sobie zapiszę. Jak jestem tutaj. Bo nie ukrywając, już nie chcę mi się zaginać gdzieś indziej. Zapisywać gierki. Sobie lecimy. No po co tu wchodzisz? Debilu. Shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy. Little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Okej. Okay. Jeźdź na opuszczone lotnisko i kup je. Gdzie to jest? Tu jest. A to będzie w sumie proste. Powiedz se kup tego. Lokację, nie? Aby nie powiedział takie słuchaj. Musisz to zrobić i tyle. O! LOL. Nie spodziewałem się, że ten... ta piosenka poleci. Dobra. Ja już się boję szkoły latania, nie? Nie będę ukrywać. Możecie mi wierzyć albo nie. Się boję bardzo do tej szkoły latania całej. Bo podobno jest tutaj jakaś szkoła latania. Do której nigdy nie przeszedłam. Przeszłam, zobaczcie, przeszedłam, tak. To wszystko wina Revesta, że tak mówię. Dobra.
Jezus Maria, na szczęście mam pieniądze. No i szkoła latania. Sobie zapiszemy, o ile tutaj mogę. Dobra. Wiecie co, już tutaj w sumie skończę wam odcinek. Bo już prawie no nie mam czasu. Więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka i bye. Chciałabym polecić wam Kinguin, królestwo gier i oprogramowania. Wszystkie gry, wszystkie platformy. Kinguin ma coś dla każdego. Gry na PC, konsolowe hity i więcej. Nie tylko gry, oprogramowanie dla grafików, programistów i pasjonatów kreatywności. Świąteczne okazje, od Sylwestra do Bożego Narodzenia. Zniżki, promocje i idealne prezenty. Bezpieczne transakcje, klucze do gier sprawdzone. Zakupy bezpieczne. Dołącz do światowej społeczności graczy. Dziel się, uczestnicz i odkrywaj. Wejdź na Kinguin przez mój reflink. Odkryj świat gier i oprogramowania. Link do Kinguin w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Dzięki, że jesteś ze mną. Życzę dobrych i udanych zakupów na Kinguin.